Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Ojciec Zdzisław serdecznie pozdrawia wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja w ten uroczysty dzień Bożego Narodzenia. Jak widzowie telewizji Trwam widzą, już w oczekiwaniu na placu Świętego Piotra na bardzo ważny moment w uroczystość Bożego Narodzenia, Ojciec Święty udziela szczególnie uroczystego błogosławieństwa Urbi et Orbi, miastu i światu. Dla przypomnienia, Urbs w języku łacińskim oznacza miasto, Orbis świat. Błogosławieństwo to nosi nazwę apostolskim błogosławieństwem i związane jest z odpustem zupełnym, darowanie kar za grzechy. To szczególny moment, Boże Narodzenie. To Boża miłość, która wciela się, staje się pośród nas obecna. Ta miłość pragnie zmienić losy ludzkości, pragnie zmienić losy każdego z nas, każdego z ludzi. Znajdujemy się na placu Świętego Piotra, gdzie w oczekiwaniu widzimy też i kompanie honorowe, orkiestry reprezentacyjne Państwa Watykan, to jest akurat policji, żandarmerii, państwa włoskiego. W oczekiwaniu na ten radosny moment, w ten dzień uroczysty, na błogosławieństwo z loży błogosławieństw Ojca Świętego Franciszka, pragniemy jeszcze przypomnieć, że to właśnie dzisiaj w nocy Ojciec Święty w czasie swojej homilii wyszedł od tych słów: ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludzi. Przeżyliśmy noc chwały, noc radości, bo to nieskończony Bóg stał się Bogiem z nami już od Bożych narodzin. Bóg nie jest Bogiem dalekim, jest Bogiem blisko nas i już nigdy nie odłączy się od naszego człowieczeństwa. Ojciec Święty zachęca nas, abyśmy pozwolili się, by to dzieciątko w żłobie, które też jest reprezentowane w tej szopce rozstawionej tutaj na placu Świętego Piotra, ono jest wyzwaniem, abyśmy byli tymi, którzy przyjmą tę miłość. Właśnie to dzieciątko jest wyzwaniem, jak też i wyzwaniem dla Ojca Świętego we współczesnym świecie są dzieci. Pozwólmy, by wyzwaniem dla nas były dzieci, mówił Ojciec Święty w czasie homilii, w czasie pasterki, którym nie pozwala się narodzić. Te, które płaczą, bo nikt nie zaspokaja ich głodu. Te, które nie trzymają w rękach zabawki, lecz broń. Też w oczekiwaniu na Ojca Świętego chcemy sobie przypomnieć, że tutaj na placu Świętego Piotra jest żłóbek, szopka, ale obecnie jest też bardzo symboliczne drzewo, choinka. Zostały te dwa dary nazwane darami nadziei. Pozwólmy się zachwycić żłóbkiem, sercem dziecka, bo przy żłóbku pojmujemy dobroć Boga i kontemplujemy Jego miłosierdzie, które stało się ludzkim ciałem, aby załagodzić nasze spojrzenia. Te życzenia wypowiedział Ojciec Święty Franciszek do delegacji z Trydentu, skąd pochodzi właśnie bożonarodzeniowa choinka, i do delegacji z Malty, która podarowała szopkę. Również i w tym roku można powiedzieć, że kolumnada Berniego przyjęła te bożonarodzeniowe symbole. Choinka z lasów Skurelle u podnóża pasma górskiego Lagoraj we Włoszech. Charakterystyczna iluminacja, zawieszone bombki z malowidłami wykonanymi przez chore dzieci z oddziałów onkologicznych z niektórych włoskich szpitali. I teraz pozdrawiamy Ojca Świętego, który nas z loży błogosławieństw wszystkich pozdrawia.
Uroczysta odprawa Gwardii Szwajcarskiej, też Żandarmerii Watykańskiej. Cari fratelli e sorelle, buon Natale. Drodzy bracia i siostry, dobrych świąt Bożego Narodzenia. La Chiesa rivive lo stupore della Vergine Maria, dzisiaj di San Giuseppe e dei pastori Kościół przeżywa zadziwienie Dziewicy Maryi, świętego Józefa i pasterzy z Betlejem, kontemplując dzieciątko, które się narodziło i leży w żłobie Jezusa, Zbawiciela. W tym dniu pełnym światła rozbrzmiewa zapowiedź proroka. Dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany. Na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Władza tego dzieciątka, Syna Bożego i Maryi, nie jest władzą tego świata, opierającą się na sile i bogactwie. Jest to moc miłości. Jest to moc, która stworzyła niebo i ziemię, która daje życie wszelkiemu stworzeniu, minerałom, roślinom, zwierzętom. Jest to siła, która pociąga mężczyznę i kobietę, czyniąc z nich jedno ciało, jedno życie. Jest to siła, która odradza życie, która przebacza winy, jedna nieprzyjaciół, przekształca zło w dobro. Jest to moc Boga. Ta moc miłości doprowadziła Jezusa Chrystusa do ogołocenia siebie ze swej chwały, aby stać się człowiekiem. Doprowadzi też Go, by dać swoje życie na krzyżu i powstać z martwych. Jest to władza służby, która ustanawia w świecie Królestwo Boże, Królestwo Sprawiedliwości i Pokoju. Dlatego narodziną Jezusa towarzyszy śpiew aniołów, którzy głoszą: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobaniu. Dziś ta proklamacja obiega całą ziemię i pragnie dotrzeć do wszystkich ludzi, zwłaszcza zranionych przez wojnę i gorzkie konflikty, oraz odczuwających najsilniejsze pragnienie pokoju. Pokój dla mężczyzn i kobiet w udręczonej Syrii, gdzie przelano tak wiele krwi, zwłaszcza w mieście Aleppo, będącym w minionych tygodniach teatrem jednej z najokrutniejszych bitew. Bezzwłocznie pilne jest zapewnienie pomocy i pociechy wyczerpanej ludności cywilnej z poszanowaniem prawa humanitarnego. Nadszedł czas, aby ostatecznie umilkła broń, a wspólnota międzynarodowa
czynnie usiłowała o osiągnięcie wynegocjowanego rozwiązania oraz aby przywrócono zasady współżycia obywatelskiego w tym kraju. Pokój dla kobiet i mężczyzn umiłowanej Ziemi Świętej, wybranej i ukochanej przez Boga. Niech Izraelczycy i Palestyńczycy mają odwagę i determinację, by napisać nową kartę historii, w której nienawiść i zemsta ustąpią przed wolą wspólnego budowania przyszłości, wzajemnego zrozumienia i zgody. Niech odnajdą jedność i zgodę Irak, Libia i Jemen, których mieszkańcy doświadczają wojny i strasznych działań terrorystycznych. Pokój dla mężczyzn i kobiet w różnych regionach Afryki, zwłaszcza w Nigerii, gdzie fundamentalistyczny terroryzm wyzyskuje nawet dzieci do siania przerażenia i śmierci. Pokój w południowym Sudanie i Demokratycznej Republice Konga, by uleczono podziały, a wszyscy ludzie dobrej woli dołożyli starań, aby podjąć drogę rozwoju i dzielenia się, dając pierwszeństwo kulturze dialogu, a nie logice konfliktu. Pokój dla kobiet i mężczyzn, którzy wciąż odczuwają skutki konfliktu we wschodniej Ukrainie, gdzie pilnie potrzebna jest wspólna wola w przynoszeniu ulgi mieszkańcom oraz realizacji podjętych zobowiązań. Modlimy się o zgodę dla umiłowanego narodu kolumbijskiego, który stara się podjąć nowy i odważny proces dialogu i pojednania. Niech ta odwaga ożywia także ukochaną Wenezuelę, podejmowanie niezbędnych kroków, by położyć kres obecnym napięciom i wspólnie budować przyszłość nadziei dla wszystkich mieszkańców. Pokój tym, którzy w różnych rejonach doznają cierpień z powodu ciągłych zagrożeń i nieustających niesprawiedliwości. Oby Birma umocniła wysiłki na rzecz pokojowego współistnienia i z pomocą wspólnoty międzynarodowej zapewniono niezbędną ochronę i pomoc humanitarną osobom, które jej poważnie i bezzwłocznie potrzebują. Oby na Półwyspie Koreańskim przezwyciężono przeżywane przezeń napięcia w odnowionym duchu współpracy. Pokój wszystkich zranionych przez terroryzm. Który zasiewa śmierć i cierpienie w sercach wielu mieszkańców. Pokój nie w słowach, ale faktyczny i konkretny naszym braciom i siostrom, opuszczonym i wykluczonym, tym, którzy są głodni i tym, którzy są ofiarami przemocy. Pokój wygnańcom, migrantom i uchodźcom, osobom, które są dziś przedmiotem handlu ludźmi. Pokój narodom, które cierpią z powodu ambicji gospodarczych małej grupy i zachłannej chciwości bożka pieniądza prowadzącej do zniewolenia. Pokój tym, którzy są naznaczeni trudnościami społecznymi i gospodarczymi oraz tym, którzy cierpią
z powodu następstw trzęsienia ziemi lub innych katastrof naturalnych. Pokój dzieciom w tym szczególnym dniu, kiedy Bóg staje się człowiekiem, staje się dzieckiem, zwłaszcza tym pozbawionym radości dzieciństwa z powodu głodu, wojen i egoizmu dorosłych. Pokój na ziemi wszystkim ludziom dobrej woli, którzy codziennie, dyskretnie i cierpliwie pracują w rodzinie i społeczeństwie, żeby budować świat bardziej ludzki i sprawiedliwy, wspierani przekonaniem, że tylko wraz z pokojem istnieje możliwość pomyślniejszej przyszłości dla wszystkich. Drodzy bracia i siostry, dziecię nam się narodziło. Syn został nam dany. On jest księciem pokoju. Przyjmijmy go. Ave Maria, Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix. Udigni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi fili tui incarnatione coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowanie w anielskie wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania, byli doprowadzeni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Odmówiliśmy modlitwę Anioł Pański, zakończoną modlitwą Il Santo za wszystkich Padre wiernych Francesco, i zmarłych. A tutti fedeli presenti e a quelli che ricevono Ojciec la sua benedizione, święty Franciszek udzieli wszystkim obecnym wiernym i tym, którzy łączą się za pośrednictwem radia i telewizji swojego i nowych technologii komunikacji. Nella forma stabilita dalla swojego Chiesa. Błogosławieństwa preghiamo wraz z odpustem zupełnym na warunkach ustalonych przez Kościół. Perché conservi módlmy się, il Papa, aby Bóg Wszechmogący na długo zachował papieża na czele Kościoła i udzieli daru pokoju i jedności Kościołowi na całym świecie. Santi apostoli Petrus Przyjmiemy et Paulus, decorum potestate et autoritate confidimus. Niech święci apostołowie Piotr i Paweł, w których moc i autorytet ufamy, niech stawiają się za nami u Pana. Amen. Niech przez modlitwy i zasługi Przenajświętszej Maryi Zawsze Dziewicy, świętego Michała Archanioła, świętego Jana Chrzciciela, świętych apostołów Piotra i Pawła i wszystkich świętych,
obdarzy was miłosierdziem Bóg Wszechmogący, a po wybaczeniu waszych grzechów Jezus Chrystus niech doprowadzi was do życia wiecznego. Amen. Niech Bóg Wszechmogący i miłosierny udzieli wam odpustu zupełnego, odpuszczenia i darowania wszystkich waszych grzechów, czasu prawdziwej i owocnej pokuty, serca dobrze usposobionego i poprawy życia, łaski i pocieszenia Ducha Świętego i ostatecznego wytrwania w czynieniu dobra. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Otrzymaliśmy błogosławieństwo. Błogosławieństwo, które nazywane jest dzisiaj Urbi et Orbi, związane z odpustem zupełnym. Do was, drodzy bracia i siostry, którzy przybyliście na ten plac z całego świata oraz do wszystkich, którzy z wielu różnych krajów łączycie się za pośrednictwem radia, telewizji i innych mediów, kieruję moje życzenia. W tym radosnym dniu wszyscy jesteśmy wezwani do kontemplacji Dzieciątka Jezus, które przywraca nadzieję każdemu człowiekowi na obliczu ziemi. Dzięki Jego łasce wyrażajmy i urzeczywistniajmy tę nadzieję, świadcząc solidarność i pokój. Wszystkim życzę dobrych świąt Bożego Narodzenia. Po takim błogosławieństwie i słowach wielka radość serca zgromadzonych, wiernych, ale ufam wszystkich też zebranych przed telewizorami, uczestnikami tego uroczystego błogosławieństwa Ojca Świętego Franciszka. Pragniemy też dopowiedzieć, że w ramach odpustu zupełnego jeszcze, żeby wypełnić wszystkie warunki, trzeba nam się pomodlić w intencji Ojca Świętego. I ponownie odprawa Gwardii Szwajcarskiej oraz Żandarmerii. Ojcze Święty pozdrawia uśmiechnięty zebranych pielgrzymów na placu świętego Piotra, których dzisiaj szczególnie wielu, bo to moment
wielkie radości Rzymianie, ale też i pielgrzymi na ten moment czekają z wielką radością. Pragniemy jeszcze tym wszystkim, którzy w tych dniach może będą jeszcze odwiedzać Rzym, że szopka, która znajduje się na placu Świętego Piotra, widzimy jeszcze dla podkreślenia tej uroczystej chwili, biją dzwony Bazyliki Świętego Piotra. Radosna wieść o narodzeniu Pana dla każdego człowieka. Narodził się dla mnie, dla Ciebie. Stał się bliski. Szopka, która znajduje się na placu Świętego Piotra, przybyła z Malty. To jest dar tamtejszej archidiecezji i też rządu Malty. Wykonał tę szopkę Manuel Grycz z wyspy Gozo. Jego wizja nawiązuje do typowego krajobrazu maltańskiego, uwzględniającego tamtejszą architekturę, roślinność i zwierzęta. Dzieło mierzy 17 metrów długości, 12 metrów szerokości i w najwyższym punkcie jest wysokie na 8 metrów. Artysta zaprojektował w nim 17 postaci ubranych w stroje oraz wyposażonych w narzędzia i instrumenty muzyczne charakterystyczne dla wyspy. Wśród elementów szopki znajduje się również krzyż maltański i szereg odniesień do rzeczywistości, ale też bieżących trudnych problemów tego małego państewka, rybołówstwa, codziennego życia imigrantów, dla których Malta jest etapem na drodze do Włoch. Dzisiaj Ojciec Święty życzył wszystkim pokoju, ale też myślę, te słowa pokoju dotyczą też naszego kraju. Między innymi życzył pokój narodom, które cierpią z powodu ambicji gospodarczych małej grupy i zachłannej chciwości bożka pieniądzej prowadzącej do zniewolenia. Myślę, że nie w jednym narodzie właśnie wiele cierpienia, wiele podziałów z powodu ambicji, różnego rodzaju ambicji, nie tylko gospodarczych, ale i politycznych, małej grupy i zachłannej, chociażby na władzę. Ale jeszcze poglądajmy, przynajmniej widzowi telewizji Trwam, odprawę Gwardii Szwajcarskiej i żandarmerii. Państwa Watykańskiego i Państwa Włoskiego. Będziemy kończyć. Telewizji Trwam, słuchacie Radia Maryja i w tym momencie będziemy już kończyć tę transmisję z placu Świętego Piotra, gdzie rozradowani pielgrzymi
są świadkami odprawy tych, którzy właśnie dbają o pokój też w Watykanie, by Ojciec Święty i całe państwo Watykan, stolica apostolska, mogła wypełniać swoją posługę. Ojciec Święty swoją posługę Piotra w pokoju. Niech pokój zagości w sercach naszych, radość, bo Pan narodził się dla nas i pragnie, aby w sercach naszych panował pokój dla wszystkich, wszystkim ludziom pokój, pokój tym ludziom, którzy mają dobrą wolę, ale też i życzymy pokoju tym, którzy może tej woli nie mają. Państwu bardzo pragnę podziękować za to modlitewne trwanie z Ojcem Świętym w czasie tego bożonarodzeniowego błogosławieństwa Urbi et Orbi. Niech to błogosławieństwo na nas spoczywa i by przynosiło owoce. Życzę radosnego wypełniania, spędzania tych świąt Bożego Narodzenia. Żegna się z Państwem ojciec Zdzisław. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.